Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj Pack and Play z ikonami, także Icon Pack and Play będzie się działo. Odcinek u Cloudki jako rewanż pojawi się jutro u niej na kanale. Link do niej znajdziecie w opisie tego filmiku. No i napiszcie w komentarzu, z kim chcielibyście zobaczyć taki też pojedynek. No i oczywiście gramy tutaj na moim kanale i u Cloudki na zasadach takich, że kto wygra, ma 3 strzały plus za każdego strzelonego gola kolejny strzał potem w karty, żebyśmy mogli jeszcze trafić te ikony. Także takie jeszcze małe statki w tym Pack and Play, więc będzie się działo, moi drodzy, zostawiacie łapki w górę i startujemy. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, moi drodzy, to partnerem dzisiejszego materiału jest oczywiście STS, czyli polski legalny bookmacher posiadający najlepszą ofertę bonusową na rynku, bo nawet do 1660 zł, w tym zakład bez ryzyka do 100 zł i to wszystko z kodem United. No i moi drodzy, czas zacząć mecze reprezentacyjne. Na pierwszy rzut Polska zagra na wyjeździe z Czechami, no i debiut Santosza może być ciekawie, bo ostatnio selekcjoner, który wygrał w debiucie, to jakieś lata 90, więc naprawdę w tym meczu będzie turbo ciężko. Napiszcie w komentarzu, kto według Was wygra, czy Czechy, czy Polska, a może właśnie remis. Kolejne wielkie starcie, Włochy versus Anglia. Jakim cudem finał poprzedniego Euro już mamy w pierwszym meczu grupowym do eliminacji do kolejnego Euro. No coś niesamowitego, też jestem turbo ciekawy, jak się zakończy to starcie. No a kolejny mecz, Francja versus Holandia. Oj, 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 tu tak samo będzie się działo, czy Kylian Mbappé pokona potężną Holandię. No zobaczymy. A tak, moi drodzy, prezentuje się mój kuponik Włochy versus Anglia, remis do pierwszej połowy. Wydaje mi się, że tutaj zachowawczo będą grały reprezentacje i dlatego remisik do pierwszej połowy. Kolejny meczek, Czechy versus Polska, tutaj under 2,5, czyli nie padnie więcej niż 2,5 bramki. Mam wrażenie, że tutaj będzie jakieś 0-0, 0-1, 0-2 max, coś takiego, no ale zobaczymy, jaka będzie rzeczywistość. Kolejny meczek, Polska versus Albania, tutaj stawiam na Polaków jedyneczkę. Tak samo w starciu Hiszpanii z Norwegią na jedynkę na Hiszpanię i Francja, Holandia. Tutaj myślę, że też Kylian poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa. Wszystkie linki do oferty STS oczywiście znajdziecie w opisie tego filmiku. Pamiętajcie, aby skorzystać z kodu United, no i oferta oczywiście skierowana dla osób pełnoletnich. No a my przechodzimy do dalszej części materiału. Nie wiem, czy to jest napisane, to jest wymienna, ty. No jest wymienna, no. O, super reakcja do odcinka, dzięki Claudio. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj historyczne Pack and Play, bo Icon Pack and Play, a naszym gościem jest Cloudka, którą witamy serdecznie. Siemanko widzowie, ja nie wiem, na co się dałam namówić, boję się. No jest, jako profesjonalna zawodniczka to raczej nie powinnaś mieć obaw, natomiast dzisiaj widzowie, plan jest taki, otwieramy paczkę za 50 tysięcy, a do tego paczkę z ikoną, no i może być naprawdę ciekawie, zobaczymy, jak potoczą się tutaj losy. Zaczynamy od paczki za 50 tysięcy, czy jesteś gotowa? Mm-hmm. No czekaj, już klikam kwadrat, dobra, dobra. Kwadrat jest taki kwadratowy, dobra, no. I no to X, otwieramy, uwaga, dobra. Leci. Leci, no leci, leci, leci. Chyba kluczem jest, żeby dostać bramkarza. Tyle powiem. No. Mhm. Dobra. I powiem tak, nie jest chyba za ciekawie. Propozycja zrobienia zdjęcia, bo jest dużo duplikatów w moim przypadku na przykład. U mnie są dwa, ale zrobię. Jest, a u mnie... A masz bramkarza? U mnie 14, mam nawet dwóch. Ja też, no, też mam dwóch. Dobra. Okej, okej, okej. Jest kilka perełek, widzowie. Coś się da z tego stworzyć. U mnie średnio. No to co, zabieramy się za ikonę? Czekaj, zrobię sobie zdjęcia, tak? Uśmiechnij się, dobra. Jezus Maria, niech za tę ikonę otwierać, boję się. Ale to robimy po narodowościach, nie? Dla widza. Możemy, no. Serio? Jak chcesz. Serio robimy po narodowościach? No w sumie nigdy nie widziałam czegoś takiego chyba. Dobra, no to dobra, dobra. Ale klikamy te same narodowości? Tak, w tym samym momencie sprawdzamy te same narodowości, okej? Okay? Ale bejtujemy czy nie? Czy prawdziwą mówimy? Jak chcesz. No dobra, to czekaj, ja rozrobię nurka pod kamerą. To ja muszę wyłączyć, czekaj, ja muszę Elgato wyłączyć, chcesz się zminimalizować, monitor. No, no. Okej, okay, to co, gotowa? No, robię nurka, no. Dobra. 3, 2, 1, 0. Leci, moi drodzy, ikona Prime. Bo ja też. 3, 2, 1, 0. Pomijamy, ale dymy. 3-2-1-0. Dobra. Do klubu.
Nie ma duplikatu Nazario, nie ma duplikatu Nazario. A przecież, aha, faktycznie możesz mieć tak. No, okay, Mordkap okay. Też może być, no. Ale na szczęście będziesz miała wersję medium, więc będziesz mogła grać dwoma Nazario. Przestań tak mówić. Ja najgorsze jest to, że mogę mieć duplikat, ale nie mam, okej. No dobra, moi drodzy, to lecimy. To i od wędrujemy. Jakiego zaczynamy? Myślę, że od tych ostatnich narodowości możemy zacząć, czyli... WKS. Od Ukrainy. No, może być WKS, jak chcesz. No to dawaj. No to lecimy, widzowie. Zaczynamy od WKS. Czy jesteś gotowa? Mhm, no już sprawdziłam. WKS to nie jest. Też a nie. U ciebie? Tak, okej, okay, u ciebie coś. Trochę się uśmiechnęłaś, może już jest WKS i bejtujesz. A może, może, dobra, Ukraina. No dobra, Węgry. To ja źle po kolei ty. Masz po polsku? A dobra, też mam po polsku, dobra, nieważne. No. No Węgry jak. No, dobra, to po polsku akurat. A dobra, okej. Okay. No. Dobra, nie mam. To teraz Walia. Czekaj. No, dawaj. Okej. Okay. Dobra, to teraz u mnie Ukraina leci. U mnie też, no. Okej. Okay. Też nie! No dobra, to teraz Szwecja. Mhm. Też nie. Szkocja. Mhm. Też nie. To może Serbia. Serbia też to nie jest. No to lecimy do Rumunii. Rumunia to nie jest. Rosja. Nie. Też nie. Dobra, patrzymy Meksyk. Okej, okay, też nie. A u ciebie jak? Już może miałaś ikonę? Może miałam, może nie. A ty miałeś? Nie chcesz powiedzieć? Nie miałam, tak szczerze. Okej, okay, dobra, to Irlandia. Czekaj, Irlandia. Za szybko, powoli. Okej. Okay. No, bo wy właśnie ci youtuberzy, youtuberki przedłużacie, a ja to raz dwa jadę szybko z tematem. Dobra, no może sprawdzać. Północną. Dobra, to Irlandia Północna. Mhm. I teraz Kamerun tu jeszcze jest, może być Eto. Oj, chciałabym. Ale czy będzie? Uwaga, oj, niestety, to jest baby. Dobra, Dania. Dania to nie jest. Też teraz nie. Przechodzimy do Gany. Oby nie, Boże, nie cierpię takich SPD-ków. No ale Gana SPD to jest dobry prime. Nie, nie lubię Siena. No to Finlandia, Jarek Litmanen. Okay. Czy już miałaś, czy nie? Nie. A ty? Ja już miałem, jak coś, no. Miałaś już ikonę? Tak, ale nie powiem w którym momencie. Okej, okay, to ja sobie jadę dalej. Czechy. No dobra, Czechy. Ja też jadę Chorwacja. Z tobą, jak coś. Pokazuję, widzom. Bułgaria. To nie jest Bułgaria. Beka będzie, jak coś ominę, bo już tyle razy tak sfailowałam. Dobra, no najlepsze, to top 9 idziemy. Argentyna, no, Argentyna. Argentyna, dobra. Potem Hiszpania. Okej, okay. Hiszpania. Mhm, to teraz Portugalia. Okej. Okay. To już miałam jak coś, żeby nie było. Pamiętasz, co mówiłam przed odcinkiem o Portugalii? Tak. To klikam. Okej, okay, dobra, next. Co tam sprawdzić? Włochy. Włochy. Już się uśmiecha. Next. Chyba Rigorz tam jechał. Holandia. Tyś widział. Holandia, no. Dobra. Ej, ja pierdzielę. Niemcy, okej. Okay. No to co? Anglia. Jezu, błagam, że to by nie była Anglia, błagam. Uwaga, Anglia. Ja pierdzielę, Oskar. No. Trzymaj mnie. No to, to nie jest Anglia, czy jest? Nie, zostało. Dobra, czyli Francja i Brazylia. To dawaj Francję. Francja. Ja pierdzielę. Jest? Mamy Brazylię, widzowie. Albo coś ominęłam, albo jest Brazylia. To musi być Brazylia. To mój dawaj Boże. Brazylia. Klikać? Brazylia i obrońca od razu. Brazylia obrońca? Obrońca. No. Dobra, czekaj. No dobra, to klikam. I? Nie ma. Okej. Okay. Brazylia pomocnik. Nie ma. Ale musiałam coś ominąć. Albo to jest... Nie, błagam. Napastnika, no to Brazylia. Klikam. No, no. Ja pierdolę. Pominałaś, czy faktycznie to jest, napastnik z Brazylii? Jest napastnik z Brazylii. Jezus Maria. Tylko, że to może być LSPS. I to może być Rivaldo 92. O mój Boże, jaki hit stary, o mój... Dobra. No to co, budujemy skład, tak? Tak, ciekawe czy mnie wkręciła, widzowie, no zobaczymy. Ja coś czuję, że to był bait, bo ona przy Włochach się zaśmiała, przy Portugalii. No dobra, idziemy robić składy. Nie wierzę w to. Dobra, to wysyłam zaproszenie. Dobrze.
O Boże. Cześć Monika. Hej, Klaudka. Monia, co masz na sobie dzisiaj? Niebieski outfit. Nice. Aż to Tobisia mi się spodobał. Ja mam sukienkę na sobie dzisiaj. Okej. No ja dzisiaj bez sukienki, tak trochę po męsku. W koszulce, w t-shircie. Po męsku. No jako Monika zarodziłaś pal? No dobra, ale mniejsza z tym, jak chcę zobaczyć, kogo trafiłaś, nie? Bo to jest... To bo to jest hit. Pogawędki. Pato. Nie uwierzysz, co ja trafiłam. Ja obstawiam Rivaldo, albo troll i ten Portugalczyk. Uwaga. Jezu, czemu od obrony się zaczyna? Rush! Rivaldo! LS Brazylia! Czaisz to, LS Brazylia i oni mi Rivaldo dają. Ja pierdzielę. Albo jest to pasik Brazylii, jest top i zapomniałam, że jest coś takiego jak Rivaldo, nie? Bo tam każdy już mógł być dobry, bo mógł być no tak. Jarzinho, Garrincha, Ronaldo, Pele. I chyba tyle. Ja się bałam, że już będzie Nazario Mit, nie? Ja już się bałam. Znaczy nie Mit, tylko Prime. W sensie, no Prime byłby spoko, to kolejny upgrade, ale... No... Trzeciego Nazario trafiła. No tak, bo World Cupa nie mogłaś mieć, bo byłby duplikat. Chyba, żebyś tam dobrze strolowała, to już bez sensu raczej by było. Oho! Przypominam, że gramy... Przestań, nie mów tak. 16 winów regularnie. Regularnie. No chyba, że nie. No zdarzyło się. No tak jest, trzeba tak powiedzieć, no. Ja jestem ciekawy, czy w ogóle tutaj będziemy mieli jakieś ciekawe sytuacje w tym meczu. No oczywiście, patrz. No kurde, nie można grobić. Poza karnymi. A właśnie, mam Jana Rasza, Boże, ja muszę na niego grać. A znasz moje rzuty rożne, czy nie? Twoje? No. No nie. Boże, czy ja mam grać jakiś, nie wiem, mecz o... tego wina, nie? No to jest tragedia jakaś. No tak to jest, jak się dwóch prosów spotyka. No to. To te mecze z reguły tak wyglądają, nie? No, Jezu, zapomniałam, że on to gra. Ajajaj. Dobra, zobaczmy te statystyki, nie? Bo to jest mecz żelady. 2-2 w strzałach, 0-8, 0-1. No powiem wam tak, widzowie. Dokładność podań po mojej stronie. Posiadanie piłki po mojej stronie. No generalnie wszystko po mojej stronie. Expected goal 0-8, 0-1, przypominam. No dobra, trzeba być za kogoś tutaj wpuścić chyba. Pójdź. Ojej. No bo ja po prostu mam tyle stresa, że to jest wszystko. Samo. Jak ty jesteś prostym. Doświadczonym, turnieje w Las Vegas i tak dalej, to wiesz. Ja pierdzielę, przesada. Jedyny turniej, jaki ja miałam, to wiesz, u siebie na hotelu w Sosnowcu, także... Oho. No i po co tak robisz? Żenujące to jest. Jezu. I Jan Rasz, ja nie wiem, co trzeba zrobić, żeby strzelić bramkę. Co? O kurde, karny? Ja się tam przez nie ma karnego? Nie, ja cię tam przez przypadek sfaulowałam. O nie, to są te twoje głupie auty, znaczy nie auty, tylko te. Auty. A powiedzieć ci, kiedy jest spalone? Poczekaj, bo znaczy... nie mogę się przełączyć. Coś ty powiedziałeś? Co? Nie mogę się przełączyć, nie? Nie wierzę w to. Ja pierdzielę. Ja wiedziałam, co ty zrobisz, ale nie mogłam się przełączyć na tego, co chciałam. A idzie ty. Czemu w środek? Ja czemu w środek, Oskar? Strzelałem w bok, ale ja mam pada zepsutego. Aha. I to, nie, coś jest z nim nie tak, serio. Analogii są takie rozjechane. A okres też masz? Znaczy, nie. Co? Co ona powiedziała? O pani. Jaki offside tu był? Jak? On to obronił. No ja tak, miałem 5 sytuacji w tym meczu, więc... No graj na krótko. Strać piłkę. No Jezu, jeszcze na zielonce, no. Nie wpadło. Nice.
Ja pierdzielę. Jaką nogę ma Janurasz lepszą? Prawą czy lewą? Nie, no raczej prawą. Let's go! Jezus, tak to się robi, widzowie! Maria. Let's go! Let's katastrofa, go. Katastrofa, nie wiem. Super akcja, ale przyznaj, jaka super. Super. Gerard Moreno ci strzela! Oscar! Ja załamany. Aha! I cyk. Teraz będzie. No piję, uwaga, 3, 4. No to czekaj. 3, 4, 3. No i super. Trzecią pauzę mi wziął, czajcie, widzowie. Trzecią pauzę. Nie, dobra. Nie uwierzę w to. O mój Boże, trzecia pauza. Poczekaj, będzie 90 minuta, ja cię wezmę się pauzę, sobie poczekamy. Dobra, dobra, dobra. Będzie tresura, tresura. A ja nie potrafię grać, jak mnie ktoś presuje. No dobra, potrenujemy sobie. No nie. Nie! Ja pier... Oskar? Ja pierdzielę. Tak jak prosiłaś. To jest katastrofa. No w końcu, Jezus Maria. Boże, jaki skam, bo ten... Nie wolno mi presować, naprawdę, nie wolno mi pre... Aha, odej piłkę, bo to wytrpaj, okej? Okay? Gramy. Kimi? Przecież to nikogo dobrego nie ma właśnie. No właśnie. Sorry, nie powinna się niczym przejmować. Ładny support, ładnie. A tu ładnie, mamy. Ładnie. W końcu. Marega. A, czekaj, ty po okresie jesteś? Też? Też. No to jako Monika, no to co? Myślisz, że Monika nie ma? Oho. Oho. O, ale to zrobiła! Nie wierzę w to! Gdzie, dzieciaczku? Ojejku. Ostatnia akcja, szybko! No, podaj! No nie, zegarek już, zegarek, zegarek. To dawaj! Aha! Dobrze! A kto sędziuje? Lecimy, kobieta! Lecimy. Solidarność jajników to jest! O nie! Już myślałem. No nie, no! O. Nie wierzę w ten słupek, stary! To była tak dobra akcja. Dobra, no. Dobra, moi drodzy. 2-1 i zaraz będzie strzelanko. Mamy tak, że za wygraną są 3 strzały, za dwie bramki 2 strzały. To oznacza moje 5 strzałów. Ile? A jeden honorowy strzał klautki. Jakie 5? No 5. No 3 za zwycięstwo. I jeden gol strzał. Nie, mam czegoś takiego, po prostu 2 za dwie bramki, tyle. Nie! No tak! No, no to się nie umiesz się bawić? No dobra, no. Jezus. Także mój pierwszy strzał, mówi, że 4-3-3, tak? Zwykle? Tak, zwykle, no. Dobra, no to zacznijmy od pozycji LS. No to nie ma tu nic. Dobra, drugi strzał idzie na prawą obronę. Też tu nic nie ma. Mhm. Trzeci strzał w bramkarza. Też tu nic nie... Nasza 85 jest, no to powiedzmy, że tam. Okej, okay, dobra, dobra. Wixel. A teraz ty strzel. Ten jedyny twój strzał. Jeden? Mam strzał? Tak, 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 tak. Centralny SP. Okej. Okay. Żegnamy go. Tu nic nie było. Nic nie było? No. No i teraz dwa strzały mam. Dwa strzały. No, no to strzelamy w eneczkę. Napastnik. Nie ma. Nie, no nic się nie wiesz bawić. Od razu nie pyta, może byś zmienił nic z serem emocji. Specjalnie nie, żebyś nie zmienił. Dobra. Okej. Okay. I ostatni strzał, tak? No. No to strzelamy w PS-a, ostatni strzał. No i nie ma nic, no nie będę przedłużać, no nic nie trafiłeś, no. No trudno. A gdzie go miałaś? Prawe SP, a Trenta na Elo. Okej. No to w SP-ków raczej nie planowałem strzelać. A ja Janarasza miałem na lewym środkowym obrońcy, więc... O, to tam bym też, no, to rip. Ale jak powiedziałeś, że centralny na początku, mówię oho. A tak zachowałem foderek na kolejną ikonę. I moi drodzy, rewanż
znajduje się u Klaudki na kanale. Wbijajcie. Wbijajcie do Klaudki. Link znajduje się w opisie. Tam jeszcze większe dymy niż tutaj. Dzięki, Oskar, za zaproszenie. Trzymajcie się, widzowie. Dziękuję również. Trzymajcie się. Pa!